A ja mam takie świadectwo. W zeszłym tygodniu jesteś i jestem na budowie u siebie i wszystko idzie jak po grudzie. Ale wszystko, nie ma koparki, coś tam się tu zepsuło. Coś tego i dzwoni do mnie Magda i mówi, słuchaj, ale przecież my jesteśmy zwycięzcami, to się tak nie może skończyć. Mówi, ty dasz radę. Koparka nie przyjechała godzina 13 na godzinę 16 beton. Zostały tylko 3 godziny. I powiem wam, tu ni stąd, ni zowąd. Wjechała moja koparka, ta co była zamówiona, a za nią wjeżdża druga. Przyszła mi taka myśl przez chwilę, ty za chwilę przyjedzie druga. I tak z zakrętu wjechała druga. Ten mój koparkowy może tam obrotny bardzo nie jest. On sobie, a ten drugi wjechał normalnie, no driver. Pach, 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 pach. On to wszystko pozasypywał, porobiłem się, patrzył, wie, kurczę, co jest grane. Mówię, 15 jesteśmy gotowi. Godzinę do betonu żeśmy czekali.